Age of Empire I, czy jak to mówiłem za dzieciaka, Age of Empires, to gra legenda, będąca niezwykłym przypadkiem pierwszego tytułu danego studia, który z miejsca okazał się hitem. Okazał się formułą na tyle świeżą i ponadczasową, że jej drobne podrasowanie, z jakim mamy do czynienia w drugiej odsłonie, do dzisiaj doskonale się sprawdza, nie zestarzało się i cieszy mnóstwo graczy. Gra wydana w 1997 roku spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Chwalono przede wszystkim angażujący gameplay, łatwy do przyswojenia i jednocześnie wymagający, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. Wizualia może nie zachwycały, ale muzyka już tak. Młodemu studiu Assemble Studio dało to zastrzyk gotówki, by kontynuować pracę nad jedną z najbardziej rozbudowanych serii w gatunku real-time strategy. No i nie może nie robić wrażenia, jaki impact ta seria ma na rozwój strategii w czasie rzeczywistym. I w mojej opinii to jedna z gier, która zapoczątkowała nowoczesne podejście do RTS-ów. Oczywiście sam gatunek tego typu gier zawdzięczamy choćby kultowej Dune, jednak strategie z tamtych czasów mocno się zestarzały, a Age of Empire nadal gra się nieźle, z kilkoma mankamentami, o których sobie pomówimy. No i najprawdopodobniej gdyby nie ta seria, nie powstałoby mnóstwo kultowych tytułów. Często w niemal bliźniaczej formule, jak Empire Earth, Rise of Nations, czy uwielbiani w Polsce Kozacy. W tych wszystkich tytułach widać ogromną inspirację Age of Empire. Niewiele ostatnio wychodzi Microsoftowi w kwestii tworzenia gier, ale nie mogę ich nie szanować za wskrzeszenie i przepiękne odnowienie całej serii w wersji Definitive, które pięknie się prezentują, do tego dają wsparcie dla modów, co pozwala na nieskończoną zabawę formułą. I całą serię stopniowo będę chciał przeanalizować na kanale, zaczynając od początku. Wiem, że pewnie puryści woleliby kadry z klasycznej odsłony, ale dzisiaj według mnie granie w nią nie ma za bardzo sensu, jest to zresztą mocno utrudnione. O ile druga i trzecia odsłona graficznie zestarzały się całkiem godnie, tak jedynka już niestety mocno trąci myszką, a wersja definitywna w cudowny sposób ją odkurzyła i nadała nowych walorów. Mimo to niestety jest to najgorszy remake z całej trylogii, gdyż właściwie wyłącznie, poza nieistotnymi detalami, skupia się na warstwie wizualnej. A przydałoby się tutaj kilka drobnych modyfikacji. Najbardziej kuje w oczy z dzisiejszej perspektywy brak jakiegokolwiek formowania armii. Trzecia odsłona wprowadziła genialny system automatycznego ustawiania naszych żołdaków w szyku, gdzie ustawiali się podług profesji, w pierwszej linii ci walczący, w drugiej strzelający, a w ostatnim machiny oblężnicze. Tutaj tego nie ma i przez to zarządzanie armią jest niemożebnie chaotyczne. Żeby chociaż zbić naszą armię w jedno miejsce, musimy każdą grupkę z osobna przeklikiwać i wybierać określone miejsce. Nie można nawet ręcznie ustawić szyku. Myślę, że niewiele też gra by straciła, gdyby domy mogły pomieścić więcej mieszkańców, bo czterech to trochę absurd. I właściwie to by wystarczyło, żeby zachować oryginalne doświadczenie, jednocześnie dostosowując do dzisiejszych technologii. Dobrze, że dodano chociaż automatyczne oddawianie farm, bo chyba każdy wie, jak potrafiło to być upierdliwe w klasycznych odsłonach. Brakuje także wsparcia dla modów, które następne edycje już dają i to zakładce w menu. Pierwszy Age of Empire sprzedał się w około 3 milionach egzemplarzy, co na grę strategiczną jest wręcz absurdalną liczbą. W Australii nawet dodawano ją do płatków śniadaniowych. Bruce Shelley, jeden z głównych projektantów trylogii Age of Empire, w 2007 roku na branżowej konferencji wspomniał, że głównym założeniem dla tej gry było stworzenie strategii atrakcyjnej zarówno dla gracza casualowego, jak i hardkorowego. Takie, w której każdy się odnajdzie i będzie mógł czerpać przyjemność. No i nie da się ukryć, dokładnie tak tutaj jest. Podstawowe zasady tych gier są wręcz banalne. 4 surowce, kilka budynków, stopniowo rozwijamy bazę poprzez przechodzenie do kolejnych epok. No ale każdy, kto grał w Age of Empire, doskonale wie, że te pozornie proste zasady bardzo szybko generują kolosalną liczbę problemów. Do tego jeśli gramy przeciwko kilku przeciwnikom, musimy dwoić się i troić, by jednocześnie bronić bazy przed kolejnymi hordami wrogów, a jednocześnie się rozwijać ekonomicznie, by stopniowo nabierać przewagi. W tym zawiera się ponadczasowe piękno tych gier, regularnie do nich wracam i zawsze jestem pod wrażeniem, jak mocno kognitywnie jestem zaangażowany przez mniej więcej godzinę, bo gdzieś tyle zajmuje potyczka. Nagle przez godzinę ciągle mam coś do roboty, ciągle motam się pomiędzy ulepszeniami, tworzeniem murów, budynków, wież, próbuję jakoś zbalansować rozwój i tak naprawdę nigdy do końca nie robię tego optymalnie. Przez godzinę świat się nie liczy, najważniejsza jest szarża po zwycięstwo, bo przecież nie damy się ograć byle sztucznej inteligencji. No ale taka prawda, że damy i to po wielokroć, bo komputerowy przeciwnik ma taką przewagę, że może wykonywać wszystkie procesy rozbudowy naraz, a my siłą rzeczy robimy to etapowo, chyba że mamy do czynienia z chińskim dzieckiem, który gra w te gry tylko za pomocą skrótów klawiszowych, no ale to zostawmy. No ale wymieniam trochę ogólniki, ale może rozpatrzmy po kolei, na czym opiera się tutejszy gameplay, co jest w nim tak wyjątkowego, że broni się do dzisiaj. Oczywiście założenia większość pewnie kojarzy, ale z kronikarskiego obowiązku opiszmy podstawy rozgrywki.
Zaczynamy prosto. Główna baza oraz kilku pracowników. Trzeba zbierać surowce. Ścinamy drzewa, polujemy na dziką zwierzynę, kopiemy złoto. Kamień będzie potrzebny w dalszym etapie. Żeby zwiększyć populację, budujemy liczne domy, mamy budynki do rozwoju ekonomii, jak rynek czy spichlerz, ale powoli trzeba też myśleć o obronie, którą wyszkolimy w koszarach. Czas jednak nas goni. Kluczowe do bardziej skokowego rozwoju jest przechodzenie do kolejnych epok, które będzie kosztowało nas sporo surowców oraz wymagało dwóch budowli z konkretnej epoki właśnie. Z ery kamienia przechodzimy do epoki narzędzi, potem brązu i żelaza. Każda epoka odblokowuje nowe jednostki, technologie oraz budynki. Stąd początkowe problemy, jak zbyt mała liczba jedzenia, zaczynają przeradzać się w znacznie bardziej skomplikowane problemy, jak to, czy stawiać na rozwój armii, a może wpierw armię ulepszyć, a może jednak skupić się na ekonomii, by potem móc szybciej armię produkować, a jak za bardzo postawimy na ekonomię, to znowu może zaskoczyć nas wróg i nas pokonać. A może zbudować mury, do nich jednak potrzeba sporej liczby kamienia. Możemy także spróbować dominować na wodzie i stamtąd pozyskiwać cenne ryby. Całość tworzy siatkę dziesiątek decyzji, które musimy podejmować w każdej minucie gry, bo ciągle coś można ulepszyć. Czy to musimy powiększyć armię, czy przenieść produkcję surowców, bo te szybko się kończą. Wymaga to nieustannej rekonfiguracji działań i to właśnie podziwiam w tej serii, bo po prostu nie da się tu nudzić. A w ostatniej fazie rozgrywki do całego aspektu ekonomicznego dochodzi bronienie bazy, przy jednocześnie próbie stworzenia armii ostatecznej, którą dumnie rozniesiemy miasto wroga. Sposobów na zwycięstwo jest więcej, możemy zbierać rozsiane po mapie artefakty i zdobywając wszystkie po odpowiednim czasie wygrywamy rozgrywkę. Można także przejmować ruiny, które już nie są mobilne, ale zdobycie ich także może wiązać się z wygraną. W wersji definitywnej mamy do wyboru aż 18 frakcji i każda ma kilka swoich unikalnych zalet, które możemy przeczytać po lewej stronie drzewka technologii. Każdy oczywiście ma dostęp do określonych typów jednostek. Grając Rzymem będziemy skupiać się na mocnej piechocie w stylu centurionów czy legionistów. Grając znowu choćby Kartaginą będziemy oczywiście mieć dostęp do pancernych słoni bojowych czy łuczników na słoniach. Grając choćby Persją znaną ze swojej flotylli możemy znowu tworzyć monumentalne triery z katapultą czy balistą na pokładzie. Jak ktoś ma sentyment, to można oczywiście włączyć też starszy tryb graficzny. W tej odsłonie zmiany pomiędzy frakcjami są głównie kosmetyczne, dopiero następne części dodadzą choćby unikalne dla danej frakcji technologie czy jednostki. Mimo to nie sposób się tutaj znudzić, frakcji jest po prostu mnóstwo, a to przecież tylko jeden z elementów konfiguracji rozgrywki. Projektując naszą własną potyczkę możemy wybrać typ mapy, niektóre będą wymagały skupienia na bataliach morskich, jak te w stylu archipelagu, w innych porty będą tylko opcjonalnym urozmaiceniem, a w innych wody nie będzie w ogóle, przez co skupimy się na liczniejszej armii lądowej. Możemy określić, jak dużo surowców dostaniemy na mapę, liczbę graczy, możemy ustalić sobie drużyny oraz oczywiście poziom trudności. Opcji jest sporo, co multiplikuje regrywalność, po prostu każda zaprojektowana przez nas potyczka będzie na swój sposób wyjątkowa. Gra ta pewnie trochę przypadkowo stworzyła jeden z pierwszych growych memów, a mowa tu oczywiście o słynnej inkantacji kapłanów. Swego czasu raczkujący internet obiegły różne przeróbki, co nie było zbyt typowe, zwłaszcza dla gier strategicznych, będących jednak niszą. Age of Empire oferuje także kampanie historyczne, które dość luźno podchodzą do faktów, ale mimo to nadaje tej odsłonie kolejny walor edukacyjny, bo być może gdzieś w umyśle dzieciaka mogą zaszczepić się postaci znane z historii i oswoi się z nietypową nomenklaturą opisującą kolejne epokowe wydarzenia historyczne. Opcji jest kilka, możemy uczestniczyć m.in. w słynnych wojnach punickich, zdobyć Rzym z Cezarem u boku, czy wraz z rodem Yamato uczestniczyć w rozkwicie cywilizacji japońskiej. Kampanie nigdy nie były moją namiętnością tej serii, może oprócz części trzeciej, ale wiem, że mają swoich fanów i zawsze to jakieś urozmaicenie dla formuły. Każdą odsłonę charakteryzowały także dość zabawne kody i tutaj możemy przyzwać choćby wyścigowe auto strzelające rakietami, mechaniczne oddziały Marines, katapulty strzelające ludźmi czy dzieciaka na trójkołowym rowerku. Szkoda tylko, że wersja definitywna nie stworzyła tych jednostek od nowa, tylko przeskalowała, przez co wyglądałem jak z grę niezbyt ładnych pikseli, no ale trzeba przyznać, że twórcy potrafili się bawić swoją pracą. Na koniec kilka trików, porad i ciekawostek. Generowanie jedzenia w tej odsłonie jest praktycznie takie samo z każdego źródła. Choćby w drugiej odsłonie mocno skupiamy się na początku na polowaniu, bo to najszybsza metoda pozyskiwania jedzenia. Tutaj nie ma to właściwie znaczenia. Najszybciej pozyskujemy jedzenie z ryb, no ale jest to marginalna różnica. Budując piwnicę, warto postawić ją w miejscu, gdzie mamy dostęp do złota i drewna obok siebie. Do tego, jeśli mamy czas, można także zwabić dziką zwierzynę, dzięki czemu przy jednym budynku pozyskamy wszystkie najważniejsze surowce, co zaoszczędzi nam drewna. Dość kluczowym budynkiem jest oczywiście rynek, bo on dopiero odblokowuje nam budowę farm, które dają nieskończoną produkcję jedzenia. Warto też jak najszybciej wynaleźć ulepszenie koła, które zwiększa szybkość osadników aż o 50% i daje możliwość produkcji rydwanów.
Warto też dodać, że ulepszenie ścinania drewna zwiększa także zasięg jednostek strzelających. Przed rozpoczęciem rozgrywki warto przejrzeć dostępne dla niej technologie, gdyż często niektóre jednostki wymagają określonej technologii do ich produkcji, jak choćby wynalazek koła wymagane jest do tworzenia rydwanów, a maksymalne ulepszenia danej jednostki często będą wymagać jakiejś technologii z biblioteki. Oryginalna część tego nie tłumaczyła i pamiętam, że trzeba było dochodzić do tego trochę metodą prób i błędów, co miało swój urok, no ale dzisiaj byłoby to raczej niepotrzebne. Każda nacja ma swoje unikalne bonusy, które można przeczytać po lewej stronie drzewka technologii. W tej odsłonie budynki są także dość mocno narażone na atak jednostek strzelających. W następnych odsłonach zburzenie budynku łucznikami graniczyło z cudem, tutaj nie jest to zbyt utrudnione. No i to tyle. Trudno rozgadywać się o tej odsłonie, bo dopiero raczkują tutaj rozwiązania genialne poszerzone w dwójce, o której będzie znacznie więcej do opowiadania, bo przecież do dzisiaj wychodzą do niej dodatki oraz organizowane są turnieje, więc przy analizie dwójki pogadamy sobie znacznie szerzej. Pierwsze Age of Empire to jednak gra wyjątkowa, wytyczająca szlaki, budująca nowy trend, będąca ikoną złotej ery gier strategicznych, za którą tak bardzo tęsknię. Do tego ta seria, jako jedna z nielicznych, mało że doczekała się sensownych remasterów wspierających mody, do tego czwarta odsłona dziwo nie okazała się odcinać kuponów, a potrafiła być całkowicie prawowitą kolejną odsłoną, czerpiącą co najlepsze z poprzednich części. Niestety tak rzadko można powiedzieć coś takiego o kultowej serii gier. Wszyscy znamy losy takich serii jak Herosy, Twierdza czy Settlersy. Tutaj się na szczęście udało. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście dajcie znać, jaka jest wasza ulubiona odsłona z tej serii i czy do dzisiaj wspominacie legendarne... Bywajcie i powodzenia na szlaku.